wylosujemy czyj i w jakim stylu pokój dzisiaj przerabiamy. Ja wylosowałam Dominika i mam pokój babci, więc naprawdę będzie ciekawie. Mi się kojarzy na przykład, że w takich pokojach starszych pań to jest po prostu mnóstwo świeczek, krzyżyków, figurek i tego wszystkiego. Po prostu jakieś dywany, inne rzeczy, ale to już później. Więc na razie idziemy sobie oglądać. Kochani, mam loda truskawkowego i zrobię pokój love. Truskawka, czerwony love, idealnie. Proszę bardzo, to znalazłem. Koszuleczka taka fajna i świeczki truskawkowe. Idealna rzecz dla mnie. Myślałem, żeby wziąć coś takiego i skustomujemy ją jeszcze sprayem, kurde, to będzie solidnie wyserduszkowana. Patrzcie, kochani, co pacha. Czerwony dywan, zarąbiście w sumie, bo to zrobi efekt. O takie rzeczy mi chodzi. Wam się nie pomyliły pory roku? Zawsze jest pora na nowy koral. Ja wylosowałem pokój Michała, a moją tematyką jest podwójny świat. Lecimy do pierwszego sklepu, zobaczę co tam znajdę, bo w sumie nie mam jakiegoś większego planu, a trzeba coś ogarnąć, więc lecimy. Craft kit, żeby zrobić syrenkę. Biorę. Teraz potrzebuję jeszcze kilka kartek papieru, bo trzeba zrobić rybki. Czerwoną, żółtą, gotową. Zielony wezmę kilka w ogóle, bo to jeszcze się przyda na glona. Jedna starczy? Biorę jedną. To latareka, poproszę. Kochani, ja wlosowałem pokój Mai i moją inspiracją jest Good Ekipa o smaku mango, więc na pewno będzie fajnie. Zachęcam was bardzo serdecznie do spróbowania, bo jest naprawdę cudowny. Czym się kojarzy Lud Ekipy Mango? Oczywiście, zażywanie z wakacjami, więc konieczne jest to, żeby w jej pokoju na podłodze był piasek. Jesteśmy właśnie w sklepie budowlanym i kupujemy kilka worów piasku. 12 worów. O Jezu, jak to ciężkie. Oh. Dobra, mamy. Jazda. Chyba muszę pójść. Solidny piasek. Miejsca dużo nie ma, ale małe, ale własne, tak? Może mamy wszystko, tak? Palec się tu nie zmieści, nie ma szans. Elegancko, Mini Cooper zasłużył na pochwałę. Ja wylosowałam Olka i moją inspiracją będzie cytrynowy lód ekipy. Mam w planach zrobić cały pokój na żółto, plakaty z cytrynami, jakieś stoisko do sprzedawania lemoniady, więc jadę teraz do pierwszego sklepu. Idealny żółty pojemnik na lemoniadę biorę. Idealnie ta torba się sprawdzi, żeby włożyć te lody do środka i położyć je na środku pokoju w formie takiej słodkiej przekąski właśnie dla Olka. Mini drzewko cytrynowe. Biorę. Bo znajduję jakieś inne rzeczy, których potrzebuję i odezwę się do was już z kolejnego sklepu, bo nie mamy wcale tak dużo czasu, więc muszę się sprężyć. Ja najchętniej to bym tym wszystkim obwieszała ściany i wszystko, wiecie co dzieje. Żeby to było po prostu całe tło tego pokoju i na łóżku, i na ścianie, i wszędzie, i na to jeszcze jakieś obrazeczki i wszystko. Ja bym chciała zapytać, jakiej to cenie. Za wszystko za 25 zł. O, wspaniale! Jakieś kasety. To wszystko się przyda dzisiaj. Wazon, do którego byśmy wsadzili sztuczne kwiaty. Bierzemy to wszystko i lecimy dalej. Jestem po zakupcach kolejnych. Mamy basen, worki na ścianę, worki na podłogę i mamy łby do medus. Idziemy dalej. Znalazłem jeszcze sporo rzeczy. Mam w końcu pościel, której potrzebowałem. Idę teraz jeszcze poszukać kilku pierdół i zaraz, kurczę, widzimy się już w domu i będziemy patrzeć, jak to można wszystko ogarnąć. Patrzcie to! To jest kołdra w cytryny! Idzie ze mną do domu. Obrus w cytryny, podkładkę w cytryny i taką miseczkę żółtą. Biorę to ze sobą i idziemy szukać dodatków dalej. Nieodłącznym elementem wystroju mojego pokoju są cytryny. Biorę ich naprawdę dużo, bo nie dość, że muszę z nich zrobić lemoniadę, to mam zamiar je porozrzucać po prostu po całym pokoju. Pakuję do wora i idziemy dalej w poszukiwaniu dekoracji. O, bomba. Ty stary, normalnie pasem? Na 10 zł. Idealnie, do bitwy wodnej się też bierze. Nice, ale technologia. Żeby łóżko ma jakoś wyglądało, musimy wziąć pomarańczowy kocyk. Do tego przydałyby się pomarańczowe poszewki na poduszki. 80 zł za takie poszewki? O, dziękuję. Mamy dość dużo rzeczy i wydaje mi się, że powoli możemy wszystko rozdabiać. Piszcie oczywiście w komentarzach, kto waszym zdaniem zrobi jak najlepszy pokój. Kolejny zakup właśnie będzie dokonany, ponieważ kupujemy LEDy, bo chciałabym ten pokój podświetlić na żółto-pomarańczowo. I musimy jechać jeszcze na halę po parę produktów i w sumie... Zaczynamy urządzać. Podjechaliśmy jeszcze do jednego second handu w okolicy i idziemy tam jeszcze poszukać paru rzeczy. Padłam na ciekawy pomysł. Co jeszcze znajduje się w pokoju babci?
to dziadek. Mam zamiar też ucharakteryzować się na dziadzia. Wychodzimy z wielkimi siatami. Za jakąś stówkę jeszcze dokupimy kwiaty sztuczne i tego typu rzeczy. No i będziemy zmierzać powoli do domu. Nie, mój rozmiar, na rozmiar nie patrzyłem. To będzie taka ozdoba, ale będę to w tym robił, żeby czuć klimat. Nie jest podobnych rozmiarów, jest mniejszy, ale jest czerwony, daje vibe low. Ogólnie ona tu nie ma żadnych rzeczy związanych z Love, ale na pewno zostawię roślinki i Lego, bo one fajnie wyglądają. Na pewno też efekt zrobi łóżko. Biorę się za nie od razu. Zacznę sobie chyba od biurka, takiej cytrynowej podkładki. Zajmiemy się łóżkiem, przebieraniem pościeli, co mi pewnie najdłużej zajmie, i ogarnianiem poduszek i tego wszystkiego. Jestem już w domu Gen Z, to jest część pokoju Michała. W ogóle nie posprzątał tutaj, będzie basen. Tu zrobiłem jakieś zwisające rybki, meduzy i w ogóle. Więc najpierw biorę się za wynoszenie jego rzeczy i rozplanuję sobie wszystko. Napompowaliśmy w końcu nasz basen. Teraz pytanie, jak wodę z łazienki albo z ogrodu mamy przenieść tutaj? Potrzebujemy wężyka. Mamy jeszcze troszeczkę budżetu, więc idziemy szukać czegoś, co nada się jeszcze do pokoju Dominika. Na przykład radio. Fajne, zapamiętam to. O kurde, jakiś taki zegar, sztos, co? Uuu, laskę mamy dziadkową. Ostateczne zakupy stacjonarne zostały zrobione, ale w budżecie zostało jeszcze troszeczkę i mam bardzo ciekawy przedmiot, który wyhaczyłam na OLX-ie i będę musiała po niego pojechać, bo jest poza Krakowem do odebrania. Czekajcie do końca, żeby zobaczyć, co to jest, bo mi się wydaje, że to będzie po prostu top rzecz w tym pokoju dzisiaj. Uuu, dobra, to wygląda dobrze. No i teraz pasuje zrobić custom tych rzeczy. Poda największy efekt tak naprawdę, jak to będzie cały skustomowany, kurde, cała ta ściana. Dobra, będzie git fest! Nie no, daje to efekt, tylko jeszcze świeci słońce. Jak słońce zgaśnie, kochani, to tu będzie jeszcze lepiej. Zrobiłem teraz jedną dodatkową rzecz. Nie powiem wam na razie, jaką, zobaczycie ją na pewno później. Ale dam wam tak do wglądu tutaj pokój, już tą część, żeby zobaczyć, może gdzieś przyuważycie. Dajcie znać, czy wypatrzyliście to, czy musicie poczekać, żeby zobaczyć, co to jest później. Proszę państwa, mój naczelny pomocnik dzisiejszy przyniósł coś, co bardzo mi się przyda, a mianowicie to, ja zamierzam zamienić to w stand do sprzedawania lemoniady. Tak się prezentuje na razie łóżko. Jeszcze będę tutaj dodawać parę elementów, ale myślę, że już powoli zaczyna się to prezentować całkiem ładnie. Tutaj elegancko, na biureczko, na jakąś biżuterię czy coś. I mamy tutaj też taką zawieszkę. Dobrą opcją będzie po prostu tutaj tak postawić elegancko taki mały akcencik cytryniasty. Czy ja właśnie pojechałam 40 km po fotel? Być może. Fajny. Kupiłem specjalnie takie lampiony, by zrobić z nich meduzy, bo one są na ten taki solar słoneczny, i położę je wszystkie tutaj na dachu. Zahaczam tutaj, żeby nie zleciały. I tak sobie będą tutaj się nasłonecznie. Módlcie się, żeby tylko mi to nie zleciało na dół. Jest plan, który musi się udać. Mamy właśnie taki lejek i ten lejek dajemy tutaj na przykład do kranu. Lejkamy taśmą ekipy i powinna nam woda lecieć do naszego pasyjniku. Nie ma prawa, że to się nie uda. To się wpłynęło w tą stronę na razie. Tu prędzej będzie się lało lepiej. Kurde, to nie pójdzie, stary. Widzisz, to się wyjmuje. Teraz tu tak. O! Trasa jak Mercedes, no hop! Bomba! Mnie się tu napełnia. My w międzyczasie możemy wnieść tu parę worków z piasku. Znajdujemy się właśnie u Dominika w pokoju. Mam już tutaj wszystkie rzeczy, łącznie z naszą główną atrakcją, czyli fotelem bujanym. Jest tutaj w miarę porządek. I co? Zabieram się za przyrządzanie pokoju. Truskawkowy lód, to nie może zabraknąć też truskawek, kochani. To też mi się kojarzy z taką czerwonością, miłością, więc bardzo fajnie powsklejamy w różne miejsca w pokoju, na przykład na szafy i zaraz zobaczycie efekt. To jest taki dodatkowy smaczek, jak chodzi o lody kolor truskawkowe ekipy. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych smaków. A ja, kochani, teraz biorę się za artyzm. Namaluję jakiś obraz, a drugie płótno w ogóle położę obok, wiecie, jako takie stanowisko do malowania, takie, wiecie, love art. Zaraz coś wymyślimy. Poradziłam sobie z odkręceniem, więc po prostu przełożyłam to na górze. Także tak zostawmy. Otwieramy teraz to urządzenie, które da nam żółte światło. Położyłam tego LEDa tu. Na razie nie wygląda fajnie, ale w momencie, kiedy zrobi się tu trochę ciemniej, to będzie dawał taki fajny efekt poświaty właśnie tego rogu, który Olek ma w pokoju. Cały piach wniesiony na górę, woda się wlewa, więc to jest oczywiście idealny czas na goda ekipy Mango od firmy Coral. Elegancki, bardzo ładny. Już
19 stopni na zewnątrz, jest mega ciepło, więc taki lód idealnie będzie wchodził. Lód oczywiście jeszcze kojarzy się z wakacjami, czyli basen, piasek, plaża. Będzie tu cudownie. A wy koniecznie dajcie znać, czy już próbowaliście loda ekipy Mango, bo moim zdaniem jest jeden z faworytów. Teraz chwila przerwy, woda niech się napełni i my sobie poczujemy. Przyłożyłem sobie jeden worek, jak to mniej więcej będzie wyglądało. No i tak będę musiał zrobić tutaj wszędzie dookoła, więc dużo pracy nie czeka. Wody w basenie jest wystarczająco, więc bierzemy naszego węża. I teraz jedziemy po najważniejszą rzecz w tym pokoju dla mnie, czyli po gigantyczną zamrażarkę z budami koral. Ale po to musimy pojechać po większy samochód. Jak dobrze widzicie, jesteśmy teraz w busie, w Mercedesie za 500 000, więc niezły upgrade, trzeba jechać po tą zabrażarkę na halę. Tutaj teraz pytanie, jak to się da? Stary, myślisz, że ja nie ogarniam takich rzeczy? No może delikatnie tak. Wsteczny, no wsteczny. Normalnie się, kochani, myślicie, że się stresuje? Nic bardziej mylnego. Mam taki luz, że to jest hit. No dobrze, kochani, jedziemy, cyk, po zamrażarkę. Ja będę urządzać tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Wziąłam tutaj wszystkie materiały i tym będziemy obwieszać ściany. Jak to się uda? Nie wiem, ale mam nadzieję, że taśma dwustronna sobie z tym poradzi. Pierwsza zasłona zawisła na taśmę dwustronną, just. Tak właśnie będą wyglądały tutaj wszystkie ściany. Mam 10 metrów leda. Może po prostu polecę sobie, tak? Przecież to będzie coś wspaniałego. Sprawdźmy, jak to wygląda. No idealnie to wygląda. Zarąbiste. No i mamy łóżko zrobione. Teraz został nam stand, wszędzie plakaty, zrobić lemoniadę, okleić nasz stand lemoniada napisem. I w sumie będziemy mieli skończone. Na razie idę podrukować wszystkie plakaty. Na zewnątrz zaczęło padać, więc nie pomaluję już nic na zewnątrz, ale lecimy tu. I chcę, żeby to było coś mocnego. Ja zaczynam, biorę za to. No i widzimy się potem. Biorę się teraz za robienie naszych medus. Poddę to na takie cienkie paski. Taki, taki, trzeci taki. I na koniec będziemy je brali i przyczepiali tutaj od spodu. Ej, dobra, to ma potencjał. Very, very nice. Właśnie sobie nachali po naszą zamrażarkę. A oczywiście w środku mamy nasze ukochane lody koral, więc idealnie się składa. A, jedziemy! Skończyłam obwieszać ściany obrusami. Jeszcze zawisną na nich inne rzeczy, ale póki co prezentuje się to w następujący sposób. No ale ogólnie będzie tam jeszcze trochę innych rzeczy powieszonych i teraz się za to właśnie zabieram. Przyszedł czas na jedną z ważniejszych rzeczy. Lemoniada. Zamierzam zrobić taki właśnie mały poczęstunek dla Olka, który w tym pokoju mieszka. Ale słuchajcie, przy tej lemoniadzie zrobiłam się głodna trochę. Więc to jest chyba czas na loda ekipy. Idealna pogoda na właśnie taką przekąskę w ciągu dnia, idealne orzeźwienie i idealnie ten lód pasuje po pierwsze kolorem do ozdobienia mojego pokoju, a przy okazji smakiem, bo ma cytrynową polewę. Pycha, lemoniada poczeka. No skąd masz lód? Stary, nie, to dobrze taki. Na styk. Wow, ja jestem krótszy, to pójdę, wiesz, górą. Uwaga, drzwi. Dzięki bardzo. Bomba! Kochanie, na razie mi się skończył spray, czekam na następny, za chwilkę będzie. Kurde, wydaje mi się, że wychodzi. Nie wygląda to, wiadomo, identycznie, wygląda to bardzo podobnie, ale mi się podoba. Ma wyglądać tak, a do tej pory wygląda tak. Bez dobrze to wygląda, kurde, jaram się tym. I to normalnie będzie na ścianie. Efekt finalny pewnie zobaczycie w reakcji Polki. Tutaj są te serwetusie, tam dalej też serwetusie, tutaj właśnie też wiszą. Tu też będą serwetusie i słuchajcie, na tym supie zgadnijcie co. Ej, ja sobie właśnie zdałam sprawę, że ja wydałam 500 zł na zasłonki, serwetki, usty i narzuty. No nie wiem, w mojej głowie jakoś więcej było potrzebnych. Wreszcie, patrzcie, moje meduski. Myślałem, że to już się nie uda. Doszło tu trochę roślinności, jest to całkiem dużo. Teraz znowu będę musiał folię przedłużyć w tą stronę i powoli będziemy mogli zacząć wysypywać nasz piasek. Chwila prawdy nie jest najgorzej. W sumie zbliżamy się ku końcowi. Zostały mi jeszcze tylko tutaj boki i w sumie będzie już efekt finalny. Także widzimy się na reakcji Michała. Kochani, od 9.30 to robiłem. To jest 19.30, 10 godzin wyszło. Okazało się, kochani, że sobie lipnie radzę, więc przyszła moja kochana menadżerka mi pomóc. Właśnie w tym momencie bierzemy worki z piaskiem i wysypujemy wokół baseniku. Miejmy nadzieję, że nam styknie tego piasku i będzie naprawdę to fajnie wyglądało.
cały nasz piasek jest wysypany totalnie na styk w stosunku do tego piasku. Fajnie. Ja pomyślałem, żeby liny zrobić tak jakby od ściany do ściany, od ściany do ściany. I myślę, że to by fajny efekt był taki dało. Lipa, kochani! Jak wisiłem linę tutaj na tą rurę, to rura się oderwała od tego, bo była przyklejona taśmą, nawet nie zauważyłem tego. Mam mało czasu teraz. Efekt finalny zobaczycie na końcu. Ja tutaj zapinkalam, a uwierzcie mi, że zaraz rozwalę wszystkich. Tak się dygam, bo czuję, że to moja strona. Chciałbym, żeby było ładnie, klimatycznie. Nie no, raczej będzie mi się wydaje. No ja nie wiem, Maja to robiła. Maja to robiła? Maja to faktycznie lipa. W sensie klimatycznie będzie, ale w jakim klimacie to się okaże. O, witaj, Jadziu! Witaj! Troszkę mi się zatwało. Ej, dobra, to jest kosa! Maciu! Ty, babciu, a ja dziadek! Cukereczka! Wnuszką, Maciu! Mega Maja się postarałaś, mega mocne! Mega ładnie to wygląda, mega dobrze. Ja jestem w szoku. Jest tak zachowany klimat. Jest to totalny klimat babcio-dziadkowy. I wielkanocny jeszcze. Tak, bo wielkanoc jest lipa potem. Ej, co, podoba ci się? No! Ej, ciekawe cię na przykład czuć babcią. Czuć babuszką. Ja myślałem, że mój pokój będzie jeden z mocniejszych. W sensie, że ja zrobię to potężnie mocno, ale to jest kozackie też. Dziękuję, bardzo mi miło. Ej, ale dziadek bogaty, że klimatyzację ma normalnie. Druga strona odpowiada. Misiek, wiesz co mi się wydaje? Że to będą dwa totalnie różne światy. I to właśnie będzie zarąbiste. Ale zarąbiste! Michu, co? Moja kaczka to! Jest to solidnie zrobione. Michu, ja bym to zostawił na swoim miejscu. Ja to zostawiam przecież, normalnie. Ej, to jest jakby wyobraź sobie, że ty śpisz. Nie no, może się marzenie z dzieciństwo. Czuję się jak takie duże dziecko w takim, wiecie, były takie buchane zamki. Wiedziałem, że Olek zrobi jedno z lepszych, ja się cieszę, że wiemy sobie. A, to lecimy zobaczyć dalej! Kurde! Jesteś w pokoju cytrynowym i proszę, zobaczyć, tam jest ten ze sprzedawaniem lemoniady. Jest normalnie lemoniadka dla was zrobiona. Ej! Ej, Maci! Nawet mam pościel cytrynkową! Zobacz sobie, co jest na biurku w ogóle. Moje zdjęcie z wakacji wszędzie jest... A tego loda można? Loda, oczywiście, że można. Tutaj jest jeden, proszę bardzo. Ale są pierwszy. Też lody na półeczce. Tam macie taką torbę, która zachowuje... Wow! Proszę sobie wziąć po lodziku, kochani. Nice. Świadomo to wygląda, mega klimatycznie. Mocno. Lemoniadkę? Ja poproszę. Ja też. Zobacz, kochani, ten z lemoniadki. Czy Pola zrobiła dobrą lemoniadkę? Nice, ale wydaje mi się, że lód będzie lepszy. No, lód pychotka. Miałem rację. Ej, mega szczęśliwy jestem, bardzo podoba mi się ten pokój. To chodźcie sprawdzić, jak zainspirował mnie lód truskawkowy. A to mój pokój, mój. Ja się stresuję bardzo akurat. O kurde. Oh, day. Nice, ej, nice. Pola. Ale cringe'owa. Co? Bardzo robiste. Kochani, truskaweczki, lody. Jest to pokój love. To, że ty to narysowałeś? Ja jestem w szoku, że Dominik zrobiłeś to jakby sprayem tutaj dwie godziny temu. Jest mi przykro, że to jest mój pokój, wygląda przepięknie. Ej, mógłbym mieć taki pokój, jakby ja bym go zostawił. Ja tak samo. No to co, został nam ostatni pokój, co? W domu. Oj, nie mogę się doczekać! Lecimy do pokoju Maj. Czy ja mam w pokoju plażę? Ej, to jest mocne. Kozacki. Obawiałam się twoich umiejętności jakby organizowania. Oddekorowania, ale naprawdę jest... Sztos! Nie no, wygląda to jakbyś się na Hawaje przeniosł. Ej, solidna plaża! Też mam basen jak ty. Ale super palemki. Dla mnie ten pokój to jest topka. Top of the top! Ja tu będę chillować solidnie. Solidnie się tutaj dzisiaj chilluję z lodami mango ekipy! O, tu mam tak, na pewno lody. Ja idę na leżaczek. Wszyscy zrobili tak kozacko roboty, że z gier. Ale ten pokój jest najlepszy. Ten pokój idealnie zrobię loda mango, bo też jest najlepszy. W każdym razie biegnijcie do sklepów po lody ekipa i lody Gen Z, a widzimy się w następnym odcinku.